Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. O. Na powitanie pozabijemy sobie tego orka. Okej. Jeszcze chcę dojść do... Do którego momentu? Gdzieś tutaj chyba. Moment, który jest na tej mapie. No, gdzieś tam. Ponieważ gdzieś tam powinno być obozowisko orków, a ja nie jestem pewien, czy je rozwaliłem. No, jeśli rozwaliłem, to zostało nam tylko jedno. No, a jeśli nie, no to zostały nam dwa w takim wypadku, no. Jelonek. Dobra, jego możemy w sobie, w sumie, już... Wraca. No, odesłać, bo nie ma praktycznie życia, więc nie będzie nam do niczego przydatny. O, o kurde, fuck! Może jednak nowy się przyda jako mięso armatnie. Goblin Shaman, gdzie on jest? Fuck. O Jezus, czemu mnie? Już co jest? O Jezus Maria. Zostaw mnie! Leave me alone! Gobliński szaman mnie goni! Cześć! No... Troll... Ty gnoju! Ty! Dobra, idziemy. Nie wiem czemu, ale goblińscy szamani są chyba nawet gorsi od tych orkowych. Nie wiem. No dobra. Idziesz, Burek? Burek, chodź tu. Dobra, Burek sobie poradzi chyba. Przejam taką nadzieję. Goblin, fajnie. Goblin 2. Gobliński szaman, nie! Nie, chodź tu. Tu musisz zginąć pierwszy. Dobrze. Dobra. Troll! Siema, panie trollu. Co tam u ciebie? Widzę, że nic ciekawego, więc pójdę sobie dalej. Rozpruwacz, tak? Okej. Okay. Armia jeleni i kolejny rozpruwacz. O, tyknął. Jestem odporny na choroby? Nawet nie wiedziałem. Fajnie. Idziemy. Idziemy. Świadowca? Faktycznie długo ta walka nie potrwa, tylko co trym orkowie nagle. Znaczy no, nie tak w grupie, tylko tak sobie chodzą. Nie mam pojęcia. Zapiszę sobie, bo może gdzieś w pobliżu jest obozowisko. Chyba go jednak nie rozwalałem. Więc dobrze, że tu podeszłem. Powinien być gdzieś bardzo blisko. No właśnie, jest tutaj. It's a beautiful night, oh, it's a beautiful night, nie mam many, nie mam jej.
Jakie życie jest bez sensu, ty nie mam many. Ale ja faszuję, Jezus. Po prostu zgińcie i... miejmy to za sobą, dobrze? Zgadzacie się ze mną? Kurde, nie mam many. Dobra. O. Nie trafiłem. Ile was będę musiał zabić? Nie wiem, ale wilki mi pomagają w każdym razie. Znowu. Więc skorzystam sobie z tego. No ta, znowu nic nie widać. 7 FPS-ów. To jest to, co kocham. Ale spokojnie ich tutaj rozwalam. Wilczka nie zabiję jeszcze, bo pomagają mi całkiem nieźle z tymi orkami. Ouch, nie mam many. Dawaj, nie ma many! Mam nadzieję, że tu nie będzie szamana, albo jak będzie, to zdołam już ich wystarczającą ilość wybić. O, dużo ich tu. Fuck you! Fuck you! No, więcej, jeszcze więcej. Więcej mięsa do bicia. O. Dobra, mana znowu. Schodzi ta mana, schodzi, ale cóż. No jednak po takiej dawce deszczu ognia to ja się wcale nie dziwię. Wow. Wszyscy na jednego? To nie fair. Mam z dużą przewagę. Nie, dobra. Szaman! O-o! To teraz jednak oni mają przewagę. Okej. Pomoc ze strony many. O kurde! O ty gnoju! Wypieprzaj! Tak! Nie! Chowaj go! Znaczy... chowaj czar! Szamanie! Giń! Tak jest! A ty co? Faniaku! Kurde! To jest już koniec! Nie ma już nic! Zabiłem morków! Możemy już iść! Tylko czemu ich tu nie ma? Aha, czy tu jeszcze nie zostało? Czy czemu nie akceptowałam jeszcze tego questu? Urżnę ci łeb! Dawaj, panie zwiadowco! Ja czekam. O. Już? A myślałem, że jeszcze jeden będzie. No dobra. Myślałem, że jeszcze tutaj, patrzcie, chwila. Myślałem, że jeszcze w tym miejscu gdzieś będzie obozowisko orków. Zciszyłem już je? Ciekawe. No nic, ale skoro...
Quest z oswobodzeniem Nordmaru został zaliczony, to myślę, że nie mamy tutaj już nic do roboty. Tak więc czeka nas wycieczka do Warantu. Tylko sobie jeszcze pozbieram ten orkowy złom. Patrzcie, jaka tutaj była rzeźnia. Dobra. Myślę, że nie ma sensu tego złomu zbierać. Co mamy w środku tutaj? Nic ciekawego chyba. A jakaś skrzynia? Ciężka. Potrzebuję wytrychu. A nie mam wytrychów, dobra. No to ciężką skrzynię mogę sobie darować. Dobra. Przeteleportujmy się teraz do klanu ognia, tylko jego już sobie odeślę. Klan ognia jest tutaj. Czy ja na pewno całego tego questa wykonam, bo nie chce mi się wyżyć. Myślałem, że jeszcze jedno obozowisko zostało. No ale cóż. Chwila. Chodź tu, gościu. Nordmar jest wolny. Klany będą ci wdzięczne że czas. Żadna suma złota nie będzie wystarczającą zapłatą za to, co dla nas zrobiłeś. Chwileczkę. Tak? Chwileczkę. Złoto. Może być złoto. Dam ci złoto. Proszę. No, 10 tysięcy sztuk złota. Dobrze. Myślę, że na razie będziemy musieli się pożegnać z Nordmarem, ponieważ no, nie mamy tu już nic do roboty. Więc teleportujemy się do moment. Do Trellis. Trellis, szukamy Trellis. Trellis. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Nie wyłączyło się nagrywania, ciekawe. No dobra. Ale jaka zmiana, o Jezus. Ale mi teraz ta zieleń po oczach dała, nie? O Jezus. Przyzwyczajenie do białego. O ja, dobra. Wejdziemy sobie na chwilę do Trellis. Jako, że mamy dosyć dużo złota, kupimy sobie ten artefakt Adanosa. Od tego orka. O Jezus Maria. Nie. Co próbujesz powiedzieć? Zamysł w ogóle nie powinno nas tu być. Masz. Oto twoje 50 tysięcy. Kto by pomyślał? Ale wiesz. Daj mi je szybko, zanim ktoś ci je odbierze. Co z boskim artefaktem? Zamiast od razu do rzeczy, co? Dobra, masz go. Tylko nie mów nikomu, że ci go dałem. Bo sprawy przybiorą dla ciebie bardzo niekorzystny obrót. Dobra, mamy kolejny artefakt Adnosa, już drugi. O ty? Wag ma dość złota, żeby spłacić swoje długi u asasynów. Tak, słyszałem. Dobra robota przyszła. Mogę ci powiedzieć, gdzie znajdziesz boski artefakt. Już wiem, gdzie jest boski artefakt. No cóż, więc nie mam ci nic do zaoferowania w zamian za twoje usługi, przybyszu. Ale nie chcę, żebyś odszedł z pustymi rękami. Weź ten artefakt jako zapłatę. Jakiś amulet dostaliśmy. Co dostaliśmy ciekawego? Nie wiem.
W każdym razie tam jakiś fajny amulet, więc sobie go weźmiemy. I dobra. Czas nam się skończył. Także w następnym odcinku czeka nas wycieczka do Warantu. Warant jest w tą... w tą stronę? W tą... no gdzieś tam, dobra. Także ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.